Okej, myślę, że mogę włączyć już nagrywanie. Już w miarę sporo załadowało się graczy. O, kurczę, pominąłem tą Wayne. No dobra, to będziecie musieli poczekać. Najwyżej sobie przeminiecie, jeżeli nie chcecie mnie słuchać. W takim razie, w naszym teamie trafiły się dwa goldy. Jestem to ja oraz Korki. A cała reszta przeciwników oraz naszej drużyny są to wszyscy w silver. 1 silver, 2 silver, 3 lub silver 4. Jak widzieliście, u nas w drużynie Tarik oraz Jace oprócz mnie mieli srebro na sezon drugi, co można było wywnioskować przez ich ramkę. Pierwsza rzecz, jaką robimy, wybieramy się na Reda i poprosimy Jace'a, żeby nam popilnował Blue. Myślę, że... No, u nich... Aha! Tak w ogóle, to ja nie popatrzyłem za bardzo na ich spele. Trochę się pozmieniało w ich drużynie. Zed poszedł na dżunglę. Kurczę, takiego rozwiązania jeszcze chyba nie widziałem, żeby Zed szedł na dżunglę. No, myślę, że będzie to trudny orzech do zgryzienia dla naszej drużyny. Zed ma chyba niezłe ganki. Tym swoim W potrafi się przenieść nieźle przez ścianę również. No, będzie mu to pomagało nieźle w gankach oraz jego drużynie podczas jego przyjść na linię. Z pomocą Ari widzimy maskina, co daje nam plus 50 ataku dla całej drużyny. Będziemy mogli pokonać ich z łatwością. No, niestety, nie wiem, czy oni mają jakiegoś skina. Och, nie, mają Wayne. No, to są szanse wyrównane, bo wtedy redukuje 50 AD wrogom i ultimowi. Okej, pikniemy sobie pierwsze E. Jace. Guard. Blue. Please. Najważniejsza jest przecież komunikacja w drużynie. Musimy się komunikować bardzo dobrze. Musimy być bardzo mili dla graczy, żeby czasem nie trollowali, żeby czasem nie wyklinali nas, żeby czasem nie wyszli z gry. Bo to jest sekret wygrywania rankedów. No i niestety po raz kolejny nie wiem, jaką mam farmę i nie wiem, jaki jest czas gry. No, będzie to moje utrudnienie. Ciągle zapominam o zmianie ustawienia znaczka HUD podczas nagrywania. Ach, kurczę, no będzie to trudne dla mnie, nie wiem, czy wygram bez wiedzy, która jest minuta. Okej, czekamy na Reda, z niecierpliwością. Red się pojawił, dostał z E, slowujemy go. Okej, właśnie go obijamy. Tarik, możesz się już wycofać, żebyś czasem nie stracił za dużo z życia na swoją linię. Mogłoby ci to troszkę przysporzyć kłopotów. Okej, mamy drugi level, jesteśmy gotowi do ganku, ale wiecie co, ja nie będę jeszcze gankował, bo w pierwszej fazie gry jeszcze troszkę słabo nam na to pozwalają gracze, nie za bardzo, dają nam na to możliwość, strasznie puszują, bo chcą być od razu pierwsi, żeby zostali zgankowani i zabici. Jesteśmy najbliżej mida, tak więc myślę, że jego zgankujemy pierwszego, jak tylko nabije trzeci level. Teraz pójdę sobie na golemy. Tak, pójdę sobie na golemy i myślę, że Teemo kradnie nam Blue razem z Zedem. Ewentualnie, jeśli nam nie kradnie Blue, to znaczy, że poszedł na AFK. Myślę jednak, że jest to ta pierwsza możliwość. Pewnie stwierdzili, że pójdę najpierw na golemy, ale się wycwaniłem i tak pewnie mi już zdążyli skrzyć tego Blue. Czyżby? Nie. Blue nie zostało ruszone, tak więc ja dobiję sobie wilki, żebym miał trzeci level, bijąc z golemem się. Okej. Zabijamy te wilki. Widzicie, jaka tutaj w ogóle toczy się akcja na całej, na wszystkich liniach. Teemo na górze jest puszowany przez Jace'a. No, trudny orzech do zgryzienia. Jace kontra Teemo. Kolejny tutaj widzicie, Ari nieźle pcha tego Ziggsa na swojego Tureta. No, nie daje mu za bardzo możliwości farmy. Na bocie znowu nasza linia przegrywa, trzeba będzie tam niedługo wpaść, trzeba będzie wspomóc naszych sojuszników w walce i przezwyciężyć tą Wayne, która jest naprawdę mocna. Zapomniałem o smajcie, źle go użyłem, ale trudno, i tak nasza drużyna wygra tę grę. Wybieram się w tym momencie na topa. Nie wiem, czy ma Teemo Warda. Mam nadzieję, że nie ma. No, nie ma w tym momencie Teemo Warda, więc wybiorę się do buszów na górnej linii. Mam nadzieję, że Jace da mu odpuszować. Jace, let him push. Okej, Jace daje możliwość Teemo pushowania. Jak to wyjdzie, jak to się sprawdzi? Jace tutaj próbuje last hitować, obija go z hitów. No niestety, Teemo gra bardzo ostrożnie, nie wysuwa się za bardzo na swoją linię. Czekamy spokojnie, aż będzie dobra sytuacja, ale chyba taka chyba się nie zjawi. Tak więc będziemy zmuszeni wybrać się z powrotem na naszą linię. Okej, wbijamy się. Hop, slow.
No niestety nie udało się, zawsze coś tam obiliśmy tego Timo, tak więc ja wracam do dżungli. Nie było to najlepsze ku z mojej strony, ale zawsze Timo się zdążył przestraszyć. Tak więc wybieramy się na nasze wilki, albo nie, zrobimy to co nam podpowiada Jace. Wybierzemy się przez trybusz na topa. Okej, okay, Jace, robimy to. Damy radę. Hop, siup, siup. O, uratowaliśmy troszkę naszego Jace'a przed Ignite'em. Niezbyt przemyślana akcja ze strony Timo. Rzucenie Ignite'a na Jace'a w takim dużym poziomem zdrowia, no niestety nie wyszło mu to. Ary widzę tutaj lekko poobijana. Nie wiem jakie HP ma Zix. Z idzie już na mida, więc danger, Z is coming. Watch out. Okej, okay. Szkoda, że nie ma voice chatu na LoL'u. Bym sobie włączył tylko i bym nie musiał wszystkiego pisać. No jest to troszkę uciążliwe podczas dżunglowania, bo przecież wilki mogą mnie zabić. Okej, okay, wybieramy się dalej. Zix tutaj full HP, ale nie ma many. Widać, że wszystko wyciska w Ari, co tylko się dało. Trzeba tylko przekazać temu Zedowi, że wiemy, że on tu jest. Zed, idź sobie stąd. Mam nadzieję, że czasem on tutaj już siedzi nadal. I nie, Zed wybrał się już na swoją dżunglę. My zaraz wpadniemy na bota, a po drodze jak będziemy się wybierać na golemy. Ponieważ Zix tam widzę gra naprawdę ostrożnie. Zix wie, że Lee Sin ma dobre ganki. Zix nie wie, że ja nie umiem Lee Sinem gankować. Tak więc wybieramy się już do trybusza, czy nie? Zix gra naprawdę ostrożnie. Będzie to trudny orzek do zgryzienia, nie wiem czy się to uda. Okej, okay, zobaczymy. Zix zasituje. I wpadamy! Uwaga! Zed nadchodzi! Uwaga! Uciekaj Ari! Mam nadzieję, że ta akcja osiągnie sukces, że nic naszej drużynie się nie stanie. Jedynie co zrobiłem, hitnąłem Zeda z kół i ruszam dalej. Byłoby to zbyt niebezpieczne, ponieważ no Ari miała niski stan zdrowia i po mojej śmierci na pewno by również zginęła. Widzimy, że bot już powoli sobie nieźle radzi. Jak tam w last hitach? Korki 37, Wayne 47. No, niestety nasza linia przegrywa tego bota, więc my wpadniemy do dolnego buszu. Czy jest wart w tym dolnym buszu? Nie mam takowych informacji. Okej, okay, rozumiemy, że wart jest w kolejnym buszu. Tak więc ja się tutaj zaczaję na Wayne'i. Zrobimy na niej takie wrażenie, że nawet nie będzie się spodziewała, co się dzieje. No niestety, nasz Korki w miarę puszuje, jest to troszkę uciążliwe. Nie mam za bardzo możliwości takowej, żeby wbić się tam w nich. Okej, okay. Korki, dawaj. Spróbujcie się bić. No, słuchajcie, mój gank był naprawdę słaby, ale no jak widzicie, nasi sojusznicy strasznie puszują akurat w tym momencie, kiedy ja przyszedłem. No nie za bardzo jest to mi na rękę, tak więc ja wybieram się na swojego Reda. I niedługo wpadnę na mida, przytrzymać linię. Jest to troszkę dla mnie dziwna sytuacja, ponieważ komentuję mecz grając dżunglą i nie będąc profesjonalnym graczem. No, trudny orzek do zgryzienia, ale nie dla mnie, ponieważ ja nie jestem profesjonalnym graczem i nie przejmuję się, jeżeli przegrywam. Zix posiada blue buffa, tak więc musimy przyjść go zgankować, żeby czasem nam nie zwiał. I pędzimy! Zix w opałach! Pyk! Jest zeslowowany, pyk! Jest! Mamy First Blooda! First Blood ląduje dla drużyny niebieskiej! Tak! First Blood należy do nas! Good job, Ari, you too! Świetna akcja na midzie! Lee Sin, nie był to jego najlepszy gank, ale Ari ogarnęła! Ari sprawiła, że ta akcja została naprawdę nieźle przesunięta na wygraną dla drużyny niebieskiej. Mamy przewagę w jednym killu, Lee Sin dostał asystę i możemy sobie spokojnie dalej podżunglować. Zaraz wybieram się na bota, bo ta linia naprawdę jest puszowana. Pyk. Mamy tutaj duszki, trzeba je zabić, które przysporzą nam troszkę bliżej 7 levela. Czy nam się to uda? Nie mam pojęcia. Sytuacja się uspokoiła, Tarik wraca się z linii, myślę, że zaraz tam wpadniemy, tylko zrobię golemy. No niestety, wiecie co? Nie, ja bym sobie cofnął, ponieważ już mam mało życia, mało punktów zdrowia, co może przysporzyć mi problemów, jak i również Korkiemu, który będzie próbował zdobić tą Wayne, jeżeli ja bym tam się wbił, a to nie byłoby zbytnio możliwe. 7 level nabity, Red jest, niedługo pójdziemy na blue dla Ari.
footsteps. Poprosiliśmy Ari, żeby wybrała się na chwilę pod Blue Buffa. Kupimy sobie oczywiście budki, bo co to za jungler bez budków. Dokupimy sobie potek. Nie chciałem kupować całej latarni, bo przyda nam się movement speed, żeby szybciej krążyć przez te linie, szybciej gankować naszych sojuszników, szybciej starać im pomoc. Widzimy, że tutaj Jace na topie ma niezłą sytuację, ginie. Czy dobije go trutka Teemo, czy nie? Tak! Jace udało mu się uciec. Udało się uciec Jace'owi. I przeżył, nie oddał fraga dla drużyny przeciwnej, nie dając również złota Teemo. No, bardzo defensywnie ta gra wygląda. Ari już tam pędzi na blue, zaraz jej pomogę. Wybieram się na topa. O, grzyb Teemo niestety przysporzył nam problemów, ale odpuszujemy tą farmę. Nie będzie nam nikt tureta puszował. Zostawiliśmy miniony do dobicia dla Jace'a, a tymczasem wybieramy się na mida. Czy spotkam Zeda po drodze? Jest to bardzo możliwe, ponieważ nie było go tutaj nigdzie. Jest wart. Tutaj widzimy wymiana skilli przez Ziggsa oraz Ari. Wrzucamy się w Ziggsa. Czy... Nie, nie osiągnęło go niestety. Przepraszam cię bardzo, Ari. Prawie Ziggs złapał mnie w bombkę. Czy tu jest Zed? Tak, tutaj Zed właśnie się znajduje. Pyk! Slowujemy. Czy ta akcja się uda? O, tak! No niestety, tym razem frag dla drużyny przeciwnej. Ta Ari chyba ma troszkę za duże cooldowny. No, nie wiem dlaczego nie rzucała tych skilli tak bardzo namiętnie jak Ziggs. No, mieliśmy możliwość pokonania ich. Ziggs już ma mało naprawdę many, a Zed miał cooldowny, ponieważ rzucił swoje W, rzucił swoje Q. No, miał jedyne E do dyspozycji oraz ulti. Zostałem pokonany, ale nic to nie zmienia. Naprawdę, póki co jest gra wyrównana. Ich mider ma fraga oraz ich jungler ma asystę. Również sytuacja taka jest u nas, tylko że u nas zginął jungler, a nie mider. Tak więc, no, jest lekka przewaga, naprawdę lekka, ale jednak przewaga. Następnie zabierzemy sobie golema i wybieramy się na bota, wspomóc naszych sojuszników. Ja będę maksował... Co ja będę maksował? Gonimy Zeda. Uwaga, danger. Nadchodzi Zed. Trzeba uratować naszą Ari, więc wezmę W. No niestety, nie udało się. Ari poległa. O, nie trafiłem z Q. No niestety nie wyszło mi. Ja tymczasem idę na mida podtrzymać tą linię. Zwarduję sobie, żeby mnie czasem Zed nie zgankował. I będziemy trzymać mida do powrotu Ari. Okej. Na bocie dzieje się jakaś akcja, Korki, Taric, przydałoby się ich wspomóc, ale jestem na midzie, trzymam mida. No niestety troszkę słabo. Ten Teemo nieźle mnie obija, naprawdę trudny orzech do zgryzienia dla mnie. Czy oni słapnęli się liniami? Czy Ziggs nie pójdzie czasem na Jace'a? Już wybieram się na bota. Jak to wyjdzie, to zobaczymy. Wayne ma więcej życia. Okej. Gang z obu z naszych stron nie udał się tak dobrze, jak się spodziewaliśmy, tak więc będziemy tutaj bardziej walczyć o pusha. Spróbujemy jakoś wygrać, jeżeli chodzi o bronienie. No, jak widzicie, Wayne cofała się, więc już nie ma tutaj za bardzo co zrobić. Cofniemy się również. Ari niestety niezbyt chyba ostrożnie grała, ponieważ ani Teemo, ani Ziggs nie zginęli. Jace, widzimy, puszuje naprawdę tą linię, ale myślę, że już się nie uda tej linii dopuszować. Ja dokończę tylko szybko te lizardy małe i możemy pędzić w stronę Ziggsa. Zed właśnie zmierza również na linię środkową. Nie, on idzie na blue. Tak więc szybko musimy zgarnąć Ziggsa. No...
nie będziemy tak bardzo walczyć, ponieważ nasza wieża już zmierza ku śmierci. No, było to troszkę niebezpieczne dla mnie. Chociaż widzimy tego, że Zed nie ma już za bardzo many. Będzie to dla niego trudne. O, sięgnąłem go! Mamy Zeda, mamy Zeda, mamy Zeda! Oj, niestety, niestety! Ach, tak, może się uda, może się uda. Może mi się uda. No, udało mi się. Udało nam się zharasować ich przeciwników. Znaczy, no, naszych przeciwników Zed oraz Timo. Nie, Zix oraz Zed. No, zostali niezły haras, ale również i ja nie dostałem za dużo. Znaczy, i również ja dostałem bardzo dużo obrażeń na twarz. Wybieram się na bota, wybieram się na bota. Jak wyjdzie ta akcja? Nie mam pojęcia. Mam nadzieję, że akcja uda się bardzo pomyślnie. Nadchodzę ja, nadchodzę. Uwaga, co z tego wyjdzie? Okej, dobiłem ultem. Wayne już zostawimy, mamy Janę. Gang, myślę, pomyślny na bocie. No niestety, turety są poniszczone. Na obu liniach. Przepraszam cię, Korki, ja tak z przyzwyczajenia chciałem tylko przeskoczyć bardziej w stronę golemów. Zobaczymy, jak to się dalej potoczy. Gra bardzo wyrównana, póki co jest 3-4. No niestety, Ari zginęła tam raz, kiedy mnie nie było. Timo chyba zgankował mida. Nie wiem, jak to się potoczyło dokładnie, ale chyba coś takiego było. Ari sobie właśnie bierze blue. Mam nadzieję, że zrobi to w miarę szybko, ponieważ no, nie chcemy, żeby ZX odpuszczał za bardzo topa, mida. Ja się wybieram w tym momencie na topa, dlatego powiedziałem topa, bo tak się pomyślałem. Idziemy szybko bronić mida, chociaż zgankujemy tego ZX-a. Nadchodzę ja, Ari. Ari, przyjdziesz? Przyjdziesz, Ari? Potrzebujecie do zgankowania mida. Siema, Zixu! O Jezu, Jezus Maria, co to było? Na wszelki wypadek się flashnąłem, bo mogło być dla mnie groźne. Nie mam pojęcia, jaki ten Zix ma damage. No, z tego co widzę, mógłby mnie zabić tym swoim ultem. Widzimy, że Zed wpadł już na dolną linię, no i niestety udało mu się ją dobrze zgankować. Nie wiem, dlaczego Korki uważa, że Zed babysituje bota, przecież wpadł chyba dopiero drugi raz. Okej, okay. Wybierzemy się tymczasem na bota, bo widzimy, że potrzebuje on naszej pomocy. Mam nadzieję, że się to uda, bo Wayne nafidowana póki co ma 148 farmy, przeważa nad naszym Korkiem o 27 farmy. No niestety będzie to trudne dla naszego ADC-ery, żeby pokonać łowcę smoków Wayne. Nie mogłem sobie przypomnieć nazwy tego skina, ale już powoli zbliżamy się na bota. Jak wpadnie ta wymiana? Walczymy i czy się uda? Okej, udało się. O, szybko, tarcza. Jak to Janie się uda? Mam nadzieję, że nie zginę. Niestety zginąłem, ale tym razem z ręki Janny. Więc myślę, że będzie to w miarę dobra wymiana. Kupię sobie, myślę, to i zacznę składać Last Whispera. No, 5-6, naprawdę wyrównana walka. No niestety nasz AD Carry przegrywa w farmie, ale 20 farmy to nie jest aż tak dużo. Jace właśnie ginie na... świetna akcja Jace'a, tak! Brawo, Jace! Jace, good job! Jace, świetna akcja, bardzo dobrze wykorzystał swoje E i pokonał gankującego Zeda. W tym czasie widzimy, że Ari pokonała Timo na topie. Naprawdę świetna rozgrywka, przejęliśmy troszkę przewagi, myślę, że 7-6. Nie wiadomo póki co, czy jest smok, czy oni zrobili smoka. Jeżeli zrobili smoka, mają oni póki co przewagę w goldzie, ale nie jest ona tak duża. Jak widzicie, gra jest bardzo wyrównana. Zobaczymy, jak się potoczy reszta gry.
Mam nadzieję, że moja drużyna nie wygra. No, ale zobaczymy. Gra jest naprawdę wyrównana. Jest to GG. Nie będę tak bardzo narzekał, jak przegramy, bo grała nasza drużyna naprawdę dobrze. Ale nic nie jest jeszcze przesądzone. Oba turety na midzie są zniszczone. Na bocie dzieje się jakaś akcja. Tarik, Korki zostają gonieni. Szybko będziemy biec na bota. Czy... O, jest tu na Wayne, jest tu na Wayne. Czy nam się uda? Czy nam się uda dobiec w tym momencie? Tak, mamy... Nie, niestety nie udało się, ale szybko do Korkiego i BOOM! I szybko kopnęliśmy Jannę, co spowodowało kolejnego killa dla naszej drużyny. Szybko wypuszczujemy tureta, tymczasem ja zwarduję, że jakby czasem atakowała nasza drużyna przeciwna. No niestety nie sięgnę. No i nie zdążyłem ze swoim... No Tarik tam niestety zginie, nie mam mu jak pomagać. No trzeba go zostawić, przykro nam Tarik. Myślę, że tutaj zdążymy go jeszcze dogonić. Ziggs właśnie się tutaj pojawia, Korki tam już pędzi. Jak się potoczą resztę, jak się potoczą losy naszej drużyny. No niestety nie udało się. Tutaj Tarik jest goniony. Slow, czy nam się uda go pokonać, czy nam się uda zabić Zeda? Tak, mamy Zeda, pokonaliśmy Zeda. Pędzimy teraz pomóc temu Ziggsowi, naszej Ari i zabić Ziggsa. No będzie to myślę możliwe, jeżeli cała drużyna wpadłaby razem ze mną pod tureta. Wroga drużyna zmierza w naszą stronę. Czy nam się to uda? No, nie wiem. No niestety akcja nie potoczyła się po naszej myśli. Tymczasem Ari robi blue. Akcja na bocie zaczyna dobierać tempo. Czy nam się uda tam wbić i dostać asystę? Tak, mamy asystę. Wy tam ich dobijcie, a tymczasem gonimy Zeda. No, gra nabiera tempa, widzimy. Timu puszuje topa. Jak to się podąży dalej, nie wiemy. Quiet.
Good job dla Korkiego. Master yourself, master the enemy. Okej, jestem już z powrotem, przepraszam was bardzo, że musieliście słuchać tego meczu bez większego komentarza, ale musiałem na chwilę przestać komentować. Potrzebowałem coś zrobić, a przy okazji musieliśmy grać. Widzieliście, była świetna akcja tutaj przy turecie. Wayne się wycofała i myślę, że to był ich błąd. Szybko, czy musimy tam przyjść, skrzuć? Tarik, atakuj! Trzeba ją odpędzić od tego smoka. Czy uda się nam przejąć inicjatywę i zdobyć tego smoka? Tarik niestety chyba zginie. Zobaczymy, jak to się... O, świetne! Świetne to było zagranie ze strony Tarika. Gonimy Ziggsa. No niestety, myślę, że Tarik zginie. O, udało nam się... No, niestety. Niestety straciliśmy Tarika. Szybko pędzimy w stronę Zeda. Czy nam się uda go zdobyć? Tak! Mamy go! Oni zaczęli atakować smoka. Co z tego wyjdzie? Niestety nie wiem. Okej, rzucił Ziggs swoje W i próbował nas tym zaatakować. Nie, przepraszam, to było chyba E. To było tak, to było E. Nie za bardzo znam jeszcze tak dokładnie skill. O, niestety nie udało mi się za szybko włączyć naszej tarczy. Tutaj Teemo wbija się. Mamy go! Teemo ginie! Tak, mamy Teemo i że wybijamy Zeda w stronę naszej drużyny przeciwnej. Szybki flash, uciekamy przed Ziggsem oraz Janną. Oni będą nas gonili, my się do samego końca. Janna pędzi w naszą stronę, zobaczymy, jak się to wszystko potoczy. Chyba zostawili nas w spokoju. W razie gdyby co, mieliśmy w rezerwie Warda ze strony Wringle Lantern i wrzucilibyśmy tarczę w stronę tego Warda, teleportując się do niego. Kupimy sobie w tym momencie Warmoga, poczekamy tylko 5 golda i będziemy mogli kupić... Jezu, jak to jest po polsku? Zbroję plemienną, tak, Warmog. Report Teemo for Trollpick and Zed. Nie mam pojęcia, dlaczego Teemo i Trollpick Zed. Przecież Zed miał bardzo dobre ganki, jak widzieliście z jego strony. Wszystko szło bardzo dobrze. Zróbmy smoka, wiecie co? Chodźmy wszyscy zrobić smoka, bo to będzie bardzo, bardzo dobre. Bardzo przysporzy nam to więcej... pomocy nam to przysporzy, ponieważ da nam golda. Będziemy mogli kupić lepsze itemy i pokonać wroga.
ponieważ oni mają jednego skina, my mamy jednego skina, wszystko redukuje się i nie ma minusów dla naszej drużyny. Wybieramy się na smoka, chodź Tarik, idziemy na smoka, zrobimy go sobie spokojnie, mamy smoka. Uuu, grzyb Timo, pomocy, potrzebuję pomocy, ponieważ wrogi team, myślę, zaraz tu będzie, przydałoby się go szybko skończyć. Okej, zaczęła się walka, szybko dokończymy tego smoka i możemy pędzić, nie, nadchodzi Zed, kończymy smoka, tak, nasz smok. Zdobyliśmy smoka i czy zdobędziemy również Jannę? Tego już nie wiem. Janna podbiła mnie swoim Knocktairem. Timo puszuje topa. No niestety, myślę, że Timo bardzo pomaga swojej drużynie, puszując tego topa. Ciągle widzę go właśnie w tamtym miejscu. Idę go troszkę przystopować, żeby te miniony nie spuszowały naszego topa. Timo pędzi chyba w stronę Blue. Czy Timo pędzi w stronę Blue, czy raczej biegnie tam... O, Tarikowi udało się szybko cofnąć. No, oni zmierzają do naszego inhiba, oni próbują go ciągle zniszczyć. No, wychodzi im to całkiem nieźle. Timo strasznie pushuje, co bardzo im pomaga. No, Timo myślę, że już tu nie ma. Aczkolwiek mógłby tutaj gdzieś stać. O, idzie Timo, idzie Timo. Ej, ej, Ari, Ari! I mamy Timo! Tak! Timo wszedł w nasze ręce. Myślę, że mój ult był w miarę zbędny, ale chciałem mieć pewność, że ten mały zgredek zginie z naszej ręki. Zig tutaj próbuje ze wszystkich sił nas poobijać, no niestety my mamy lepsze, myślę, taktyki, ponieważ Timo ciągle chodzi właśnie, to jest, myślę, teoretycznie mógłby wygrać tym Timo, puszując właśnie tego topa, puszując topa ciągle, no ale jednocześnie nie wspomaga swojej drużyny podczas teamfightów i to, myślę, decyduje nad naszą póki co przewagą 20-16. Niestety przewaga nie tyczy się turetów, ponieważ top jest o jednego przegrany, mid jest wyrównany oraz bot również. Wygrywałem jednym turetem, ale myśmy zdobyli smoka oraz mamy 4 fragi więcej. Jak na ten moment gra ciągle jest bardzo wyrównana, nie ma takiego określonego zwycięzcy, w każdym momencie mogą wygrać obie drużyny, no nie wiadomo jak ta gra się potoczy, no. Ach, bardzo emocjonujące, myślę, że gratka dla komentatorów, no dużo tutaj się dzieje w tym meczu, gramy, początek był bardzo defensywny, ponieważ no nikt nie puszował swojej linii, natomiast w tym momencie gra jest bardzo agresywna. Myślę, że już pędzi na mnie przeciwnik, dlatego zmierzam w stronę minionów. On może nawet się tutaj czaić, bo nie ma go nigdzie na mapie. Okej, jest na midzie, trzeba tylko odpuszczać bota, bo oni pushem mogą zwyciężyć grę. No, szybko dobijamy te miniony, szybko. Musimy wszystko odpuszczać, ponieważ mogłoby to zdecydować nad ich przewagą. No, wiecie, spuszczanie całej linii do inhiba, no, bardzo pomaga bardzo jest to bliska droga do wygranej. Tak więc my szybko odpuszczujemy tego bota i pędzimy na mida, bo widzimy, że tam się coś dzieje. Ginie Janna, ginie nasz Tarik, wymiana za supporta. Zginęła Wayne oraz Korki, bardzo równa wymiana. Zed ginie, Jayce również zginął. Bardzo równa wymiana. Idziemy na Ziggsa, idziemy na Ziggsa. Czy on się nie cofa? On się nie cofa. Czy możliwe, że go zgarniemy? Czy jest to możliwe, że zabijemy z Ziggsa? Tak, jest to bardzo... Aj, flesznął się. Nie mam za bardzo jak wardem do niego przeskoczyć. No, niestety była to bardzo dobra akcja ze strony Zeda, Ziggsa. Flesz przed moim Q, bo inaczej skończyłoby się to dla niego bardzo źle. Pędzimy na topa, ponieważ ten Timo nie odpuszcza, on pushuje tego topa. On nie daje za wygraną nam. On po prostu chce wygrać tę grę. Widać, że Timo dąży do zwycięstwa, Timo nie przestaje pushować, ale niestety swoim skillem W bardzo szybko się przemieszcza i nie jesteśmy w stanie go dorwać. On już wie, że ktoś do niego szedł, on już wie, że ta Ari to nie był jedyny przeciwnik wokół niego i że wszyscy polują przez... Wszyscy polują na tego pushera, no niestety, no niestety. O, Timo, tutaj jest Timo w krzakach. Czy zabijemy go? Myślę, że będzie to trudne, bo on pewnie nastawia w tym momencie tutaj grzybów. Ja ominę tego busha. Tak, Timo myślę, że uciekł w stronę swojej bazy. Tak, nie ma go tutaj, bo inaczej na kubę go złapał. Ja odpuszczuję tymczasem topa, bo dla Timo to może być wielka pomoc, jeżeli top jest już sam wypuszowany i on tylko wpada. Dobić tego tureta.
Tarik strasznie niebezpiecznie szwęda się sam po dżungli, idzie w moją stronę. Co on ma zamiar zrobić? On zwardował barona. No, myślę, że ten wart nie był zbyt mądry, ponieważ no, ten ping i tak go zobaczy. Mógł go walnąć troszkę dalej. Natomiast ważne, że mamy warda na baronie. Tak, gra coraz bardziej wyrównana, ten Teemo kieruje im grę, naprawdę Wayne już nie aż tak bardzo, wszystko zasługa Teemo w tym momencie. Obroniliśmy miniona, coraz więcej tych grzybów ma tutaj Teemo, coraz więcej wszystkiego tam, tam się zbiera teamfight, zbiera się teamfight, więc my też tam musimy się udać, biegnę moja drużyna, Teemo tutaj się znalazł, coż za zrządzenie losu, Teemo mamy w, tutaj pomocy! Myślę, że nie uda mi się niestety uciec przed tym niecnym Teemo. Mam nadzieję, że przeżyję. Mamy Tarika! Mamy Tarika! Tarik przyszedł z Jace'em! Mamy Teemo! Teemo bardzo źle to rozegrał. Szwendał się sam jak zwykle. Chciał spuszować topa. No i jak zwykle dorwaliśmy go sam na sam. Myślę, że to jest właśnie problem drużyny fioletowej, że oni z tego Teemo pozwalają mu chodzić samemu i my go... Wow! My go jesteśmy w stanie dorwać! No niestety! Janna podbicie oraz akcja Ziggsa plus Vayne, no niestety potrafili mnie zabić i to było bardzo, bardzo, bardzo dobra akcja z ich strony. Tymczasem nafidowany z ich strony Wayne oraz Ziggs, niezła farma Teemo, tak myślę, że ta Wayne w miarę nie zabija mnie aż tak bardzo. Ja bym złożył bardziej coś na apeki, ponieważ ten Teemo potrafi wcisnąć niezły damage. Pierw złożę sobie jednak, myślę, Randuima, potem złożyć jakieś Magic Resisty. Mamy 103 Magic Resista, 172 armora. Myślę, że jesteśmy już tak w miarę tankowaci, że możemy służyć za tanka w teamie, ponieważ no inny się taki u nas w teamie nie zdarza. Jace idzie full AD. No, będę musiał się robić na tanka niestety. Last Whisper to będzie jedyny atakujący, jedyny taki bardziej ofensywny item w moim ekwipunku. Po randuimie myślę, że złożymy sobie Spirit Visage. Albo wiecie co? Zastanowię się nad Quicksilver Slashem, a następnie zrobimy sobie Mercuria Scimitar, ponieważ no... mógłby on nam też również dodać ataku, którego nam troszeczkę brakuje. Ziggs robi wilki, przydałoby się zgarnąć naszego Reda. No... ja bym w tym momencie nie wchodził w walkę, bo Teemo jest niedaleko, a on będzie trzymał się z tyłu i będzie obijał naszych sojuszników z bardzo silnym damage'em oraz trutką, którą posiada. Tam coś się dzieje na... widzicie, linie zostały odpuszowane przez nas, top jest w miarę spuszowany, bot dąży do zniszczenia tego tureta i coraz bliżej jesteśmy ich inhibitorów. Smok jest już gotowy do zabicia. Myślę, że tak, drużyna przeciwna! Niestety nie udało mi się go sksuć, kurczę, no nie miałem już smite'a, tak to by się udało, myślę. Teemo tutaj krąży wokół tego mida, mam nadzieję, że uda nam się go złapać, mamy Zeda! Czy uda nam się dorwać? Niestety ja już nie chciałem ryzykować wskakując tam w tego grzyba, bo mogliby mnie obijając zabić. Co to było, Tarik, z twojej strony? Dziwna rzecz, marnowanie many, myślę na tego heala. Wybierzemy się tymczasem w ich dżunglę, bo tam był Zed, tak, mamy tutaj Zeda i ciekawe, czy jest tutaj Ziggs, czy to jest trap? Niestety to nie jest trap, moglibyśmy tam... O! Nie jest ten damage jakiś bardzo duży ze strony Ziggsa. Och, przemyślał to, że skręcimy, nie ma ich Reda. Ej, słuchajcie, bo tam Korki jest sam. Myślałem, że go obiję, ale nie obiję go. Korki do nas przyszedł, Ari! Ari, przyjdź do nas, potrzebujemy twojej pomocy. Bardzo nam się przyda. Wtedy będziemy w stanie w ogóle pokonać drużynę przeciwną. Ari ma 4-3 i 209 farmy. No, widzicie, tutaj jest Rabadon. Mamy też również kielich. Tutaj Zed się wbija! Trzeba będzie Teemo szybko ubić. Tak, mamy Teemo! Czy uda nam się go... Trzeba go wybić szybko z teamfighta. No niestety, teamfight zostanie przegrany, bo nasz team się rozdzielił. Co spowodowało to, że nasz team się rozdzielił? No niestety, myślę, że
Myślę, że w tym momencie jesteśmy skazani na przegraną. Niestety inhibitor z naszej strony został zniszczony. Ich drużyna coraz bardziej zbliża się do zwycięstwa. Wayne złożyła Last Whispera. No niestety jest to w stanie mnie pokonać. Jak widzicie, największy damage wszedł mi od Wayne. Ja próbowałem tam jeszcze Teemo odgonić od teamfighta, ale jednak nie. Czyli jednak to Wayne wyciska największy damage. No Ahri tutaj próbowała jeszcze zabić Janne. No niestety nie udało się, już dwa inhibitory zostaną zniszczone. Ja nie widzę tej gry, gry, żebyśmy mogli wygrać. Niestety przysporzy nam to niezłych problemów. Myślę, że gra jest już w tym momencie troszkę przegrana. And someone feed Wayne and start. Nie chcę nic mówić ci, Korki, ale ty wcale nie byłeś taki dobry. No, przegrywałeś w farmie na początku. Ja tam próbowałem ci wbić. Rozumiem, ma spoke. Jak będzie tylko sytuacja, to postaram się tam wbić. No, myślę, że oni w tym momencie zrobili barona. Z nie ma jeszcze baron buffa. No, zobaczymy, jak to wyjdzie. My w tym momencie będziemy odpuszowywać te super minionce, ale będzie to trudno. Niestety nasz team nie był podczas nas od samego początku razem. Ahri robiła sobie blue, który bardzo jej był pomocny, no ale niestety. Niestety myślę, że przez to przegraliśmy. Trzeba zrobić trap! Spróbujmy zrobić zasadzkę. Ten Korki tylko by narzekał na wszystko. Okej, mamy Zeda z ich strony, mamy Zeda z ich strony. Czy zacznie się tutaj jakiś teamfight? ZX nadchodzi. Coś tam się dzieje, coś tam się dzieje. I rzucamy w... Tak, mamy... Czy tutaj się... Teemo krąży. Przydałoby się go zabić. Tutaj poszedł ulty ze strony ZX-a. Czas spokować. Tutaj jest Ziksu, tak. Mamy Ziksa. Teemo krąży od górnej strony. Czyżby on był gdzieś tutaj? Jesteśmy ciągle podbijani przez Janne, Kurde, ale oni nas obijają. Naprawdę, teamfight już jest przegrany od razu. Kurczę, damage, znaczy armory naszego teamu są zerowe. Jak widzicie, ZX potrafi wycisnąć taki damage w jednego z naszego członków, jednego z naszych członków oddziałów. Jezus Maria, co się tu dzieje? Szybko W do Korkiego. No, nie jest to zbyt stworzone do wygranej. Goni mnie duszek. Goni mnie tutaj jakiś duszek ze strony Janny. No i ja tutaj już niestety nie widzę naszej wygranej. Nasz team strasznie nie wie w ogóle, co robić w teamfightach. Zabijamy jednego i wszyscy się cofają. Jak widzicie, nie dajemy się im wszystkim obijać. No niestety ich drużyna jest lepsza. Jak widzicie, ten damage od Wayne, ona potrafi mi wziąć pół HP z trzech hitów. No to jest właśnie potęga Wayne, która w late game potrafi wygrać całą grę. No, jak widzicie, tutaj postaramy się jeszcze coś zrobić, ale nie widzę tego za bardzo. Mam Teemo. Czy uda nam się go jakoś zabić? Tak, mamy Teemo. Szybko W do Korkiego. No niestety, mamy tutaj jakiegoś fraga. Czy to się uda? Tak, zabiliśmy Wayne. Och, kontrofensywa niestety nie wyszła. Korki po zrespieniu się przez Guardian Angela zginął. Tak więc niestety myślę, że możemy już pisać GG. Tutaj niestety troszkę zawiodła komunikacja w drużynie. Korki był bardzo źle nastawiony. Widać, że on chciał bardzo wygrać. Bardzo chciał wygrać. On nie przyjmuje do wiadomości tego, że można w ogóle przegrać rankeda. Widać, że to jest osoba, która musi wygrać i która będzie wszystkich flamować podczas przegranej. No niestety zdarzają się tacy ludzie. Ach. Trudno. Trudno. Będziemy musieli z tym żyć jakoś dalej. A tymczasem tutaj jeszcze widzę, że barona nie robią. Gdzie oni się świętają po tej mapie? Chyba poszli póki co na dragona. I zobaczymy, co wydarzy się za chwilę. Jak widzicie, tutaj jakieś rozmowy na temat tego, kto przegrał, kto kerował, kto wygrał całą im grę. No, ja myślę, że
To jest teoretycznie przegrane, ale jakbyśmy jakimś cudem wygrali jednego z teamfightów i bardzo szybko wypuszowali... i Mida, to może jakimś cudem byśmy to wygrali, ale nie widzę tego, ponieważ Korki jest bardzo źle nastawiony i on chyba już będzie starał się wszystko skasować lub po prostu będzie się wbijał. No widzicie, Angel 2-2 już startuje voting na surrender. No niestety nasz team chce się już powoli poddawać. No jest 1-4. Teemo tutaj dopadł, Tarika, nie ma co się bić. Czy dorwę Teemo, czy zdążę zabić tego? Mamy Teemo! I zabijemy Teemo, tak! No niestety. Niestety nie udało się. Nie udało się plan. No i jestem przygwożdżony przez Wayne. To jest właśnie Wayne w late game'ie. Ona widzicie, już ma full builda, Botrk, Guardian Angel, Phantom Dancer, Last Whisper, Infinity Edge oraz budki. Co to są za budki w ogóle ulepszone? Nie jestem się jeszcze na tych ulepszaniach. Upon dealing damage with a single target spell or attack on hit grants. Aha, czyli podczas atakowania dostaje ona 12 movement speeda.